Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w czwartej już lekcji kursu Arduino na moim kanale. Dzisiaj nie będzie jak za bardzo jakiejś nowej wiedzy teoretycznej, a tylko wykorzystamy tą zdobytą już do tej pory w takim nieco bardziej praktycznym projekcie, a mianowicie pobawimy się tak zwanym efektem Night Rider z tak, takiego filmu, zwał jak zwał, ale jest to, między, jest to po prostu sposób zaświecania diod kilku naraz, pobawimy się kilkoma diodami naraz. Nie będzie dzisiaj przycisku, ale rozpocznę od tworzenia nowego projektu, aby od od razu przejść do projektowania, nazwę go oczywiście według konwencji, czyli kurs YouTube, jest to odcinek czwarty, Enter. No przyda mi się oczywiście płytka Arduino na nowo tutaj postawiana, bo jest to czysty, nowy, świeży projekt, więc jeszcze nic tutaj nie ma. Obrócę ją, przypominam przyciskiem R o 90 stopni, aby była pionowa i przyda mi się mała płytka prototypowa, którą ustanowię dziś tutaj troszeczkę wyżej. Od razu podłączę tą szynę minusową do uziemienia w Arduino, czyli do styku GND, do pinu GND. Wybiorę jeszcze sobie kabel na niebieski, połączenia do minusa. I teraz przyda mi się kilka rezystorów. Ja sobie mój, mój efekt Night Ridera ustanowię na 6 6 diodlet, które kolejno będą miały się zapalać, a później gasnąć. Ten efekt możecie sobie wydłużyć, bądź to zmniejszyć wedle uznania. No ograniczenie tutaj jest tak naprawdę dostępność tych portów od 0 do 13. Ja się ograniczę do 6. Myślę, że taki efekt dla mnie już jest zadowalający. Więc wybiorę sobie pierwszy rezystor. Zacznę sobie tak naprawdę z dowolnego tutaj pinu, dowolnej ścieżki, dowolnego miejsca. Jednak przypominam, że trzeba ustanowić tutaj opór, jeżeli chcemy się bawić czerwonymi diodami, to opór na 130, ale przestawiając jednostkę na omy. Jeżeli mamy fizyczne Arduino, to oczywiście szukamy odpowiedniego rezystora, bądź ewentualnie z mocą najbliższą, ale większą, tak? Większą, nigdy lepiej nie mniejszą. 128, bo dokładnie wtedy taka tam wartość wyszła, sobie tutaj zaokrągliłem do 130. Dobra, to było w pierwszym odcinku, jak rezystor działa, jak używać wiemy, ja jednak potrzebuję sześć takich rezystorów, więc w tym momencie ja sobie tutaj pokopiuję. Mogę używać skrótów klawiszowych Ctrl-C, Ctrl-K w tym jak w większości programów standardowo to tutaj działa. Mam pięć rezystorów w tym momencie, teraz jest sześć, jeżeli wszystko dobrze liczę. Tak, mam sześć rezystorów, no i przyda mi się tak samo sześć diod, bo to na diodach chcę dzisiaj operować. Nie będzie żadnego przycisku, żaden przycisk nie będzie tego wyzwał. To może w nieco bardziej rozbudowanych projektach, gdzie sobie będziemy zmieniali tryb tego świetnika. Ale dzisiaj bez żadnego przycisku chcemy, aby tym wszystkim sterował bezpośrednio kod w Arduino, jakiś, no jakiś kod po prostu, jakieś pętle. I wstawiam sobie tutaj odpowiednio też 6 tych diod. Zobaczcie też, że te rezystory od razu tak podłączyłem, żeby jak gdyby ta ścieżka tutaj pionowa łączyła się bezpośrednio z tą ścieżką do uziemienia, tak więc nie potrzebuję tutaj żadnego dodatkowego połączenia kabelkiem, bo to rezystor łączy się z tą ścieżką bez problemu z uziemieniem, czyli z minusem. I tutaj wa ważne, aby nóżkę diody wstawiać tą krótszą do rezystora. Tak? Na ścieżce, gdzie znajduje się rezystor, jest bardzo ważne, aby stawiać tą krótszą nóżkę tej diody, czyli tą po lewej stronie, tutaj, ta, która nie jest zagięta. Ponieważ dłuższą nóżkę diody będziemy za chwilę podłączać do plusa, no i tutaj już będziemy robili to bezpośrednio kabelkiem do Arduino. I teraz mam każdą plusową nóżkę tej diody na wolnej takiej szynie. Tam nic więcej nie jest podłączone, oprócz tej diody, po to, aby teraz kabelkiem właśnie podłączyć sobie odpowiednio odpinu drugiego po kolei każdą z tych diod po kolei czyli tutaj do dłuższej nóżki i tak dalej, i tak dalej. Trzeci pin będzie szedł do drugiej diody. Ja chcę mieć je po kolei, więc zaczynam sobie od diody lewej, więc te kable więc za każdym razem mi się tutaj będą krzyżowały. Myślę, że to jest i tak dość czytelne jeżeli nie chcecie takiego krzyżowania, no to po prostu zacznijcie sobie podłączać pin drugi, przepraszam, tak, pin drugi od ostatniej diody, tak, i później w lewo. Po prostu od drugiej strony. Ja sobie zacznę to standardowo, te kable mi tutaj będą się krzyżowały, ale to mi aż tak bardzo tutaj nie przeszkadza, bo myślę, że schemat i tak jest dość czytelny. No, ja użyję 6 tutaj. Pinów, bo mam 6 diod, więc użyję 6 pinów zaczynając od drugiego, więc skończę tutaj na pinie siódmym. To jest ostatni pin, który tutaj podłączę, wyprostuję i dobra. I każdą z tych diod mam już podłączone. Tak naprawdę, jest, jeżeli chodzi o budowę, prototyp tej naszej płytki, tego układu, to, to by było tyle. Tyle tak naprawdę potrzebujemy, aby zrobić ten efekt. To już jest tutaj wszystko. Reszta tak naprawdę będzie odpowiedzialna od strony kodu. Resztą zajmie się tutaj strona kodu. Przypominam, to jest nowy projekt, więc standardowo jest tutaj włączony tryb bloczki, ala script. Ja chcę przejść na typ tekstowy, taki mnie tutaj interesuje. Taki jest tylko i wyłącznie dostępny w fizycznej wersji Arduino, więc takim też się zajmiemy. Mogę tu właściwie wszystko na razie wyrzucić i usunąć. Nauczymy się, jak gdyby powtórzymy sobie wszystkie te metody od początku, pisząc je, bo pisząc je też się uczymy, więc sobie napiszemy je po prostu od nowa. Więc mam czysty projekt, tak naprawdę tylko z metodą setup i lub do czego one służą to już wiemy. Jednak mi przyda się kilka zmiennych pomocniczych, a mianowicie pierwsza z tych zmiennych typu integer będzie nazywała się first i będzie oznaczała pierwszy pin do którego, którego używam do świecenia moimi diodami do tego efektu. U mnie tym pierwszym pinem, który jest używany, jest pin drugi, więc zmienną integer first ustawiam sobie właśnie na wartość 2. Chcę by te wartości były właśnie tak dynamicznie. Troszeczkę podejdziemy od strony kodu, od takiego jego bardziej Sensownego podejścia, takiego bardziej logicznego, a mianowicie ten kod będzie bardzo otwarty później na jakiekolwiek zmiany w tutaj w tym układzie. Jeżeli byśmy chcieli rozszerzyć o kilka diut dodatkowych albo zmniejszyć go, to tak naprawdę zajmiemy się tylko paroma parametrami, które wystawimy sobie tutaj do góry poza metody setup i loop na samej górze. Wystarczy je skonfigurować odpowiednio i wtedy adekwatnie do tego kod wszystkich pozostałych metod się zmieni. Nie robimy tego wyjątkowo tak na sztywno jak do tej pory że podawaliśmy sobie po prostu pin, który nas interesuje tutaj bezpośrednio w kodzie używaliśmy funkcji właśnie na przykład digital write ustawiam, ustaw jaki pin, podawałem tam pin na sztywno, dwa i tak dalej, no ten kod jest później troszkę trudniejszy w konfiguracji w jego no, przekształcaniu, tak? jednak my sobie utworzymy ten kod taki bardziej dynamiczny, że będzie bardzo wszystko łatwo nam później pozamieniać. Teraz stworzę jeszcze zmienną Integer Last, która będzie oznaczała mi właśnie ostatni pin, którego chcę tutaj używać. U mnie ostatnim pinem jest 7. Wszystkie po kolei tutaj są podłączone. To jest bardzo ważne, aby każdy pin po kolei był używany. Jednak ostatnim podłączonym jest pin 7, dlatego zmienną Last ustanawiam sobie na 7. Ustanowię sobie jeszcze zmienną Speed, tak będziemy, aby wszystko mieć w jednym miejscu do konfigurowania to, co chcę konfigurować. I począ Ustanowię to na czysta, jest to jednostka milisekund, ponieważ ona będzie używana do opóźnienia metodą delay, która była już pokazywana. I jeszcze ustanowię sobie nową zmienną typu integer, którą nazwę value i jej przypiszę domyślnie wartość spod zmiennej, a właściwie stałej, stałej high. Jest to predefiniowana wartość, która była używana do zaświecenia diody, ustanowienia jej w stan wysoki. Przypominam, jest to wartość high przypisana do zmiennej value. Ona będzie przechowywała stan aktualnych diód. Teraz, w zmiennej setup, chciałbym ustanowić wszystkie te 6 portów, aby były typu output, tak? Używając tutaj metody oczywiście znanej już nam, używanej do tej pory, czyli PIN MODE. I tutaj, jeżeli bym nie chciał tego robić w taki, jak już powiedziałem, bardziej sensowny sposób, taki logicz, takie logiczniejsze podejście. To musiałbym tego pin moda skopiować teraz 6 razy. Mam 6 diut i za każdym razem wpisywać tutaj numer pinu. No ale ja tak tego nie chcę robić, bo chcę podejść troszeczkę od bardziej sensownej strony, od takiej mądrzejszej troszkę strony do tego kodu. I chcę, aby za mnie to zrobiła jedna puszczona, tutaj bardzo prosta pętla for, która przyjmie jako zmienną i dynamicznie wartość zmiennej first, tak aby ten kod był później otwarty, w razie czego na wszelkie modyfikacje, jeżeli byśmy chcieli w przyszłości go zmieniać. I też koniec tej pętli ma się skończyć wtedy kiedy i będzie mniejsze bądź ewentualnie jeszcze równe bo to jest ostatni nasz pin pod zmienną last więc przyrównujemy to do zmiennej last i za każdym obiegiem takiej pętli i chcę zwiększać nawiasy okrągłe, jeszcze nawiasy klamrowe do ciała tej pętli for i więc tutaj użyję sobie dynamicznej zmiennej i, która będzie przechowywała mi numer pinu Mojego Arduino, a nie na sztywno będę podawał wartości, które później kopiuję 6 razy. No, stosujemy się do zasady DRY, czyli don't repeat yourself, staramy się je nie powtarzać i to wszystko pętla po prostu zrobi za nas. To. Chcieliśmy tutaj pin mode oczywiście ustawić na output, typ output. Zamykam nawias okrągły, jeszcze średnik na końcu. No i na samym początku jeszcze przypiszę do nich metodą digital write wartości niskie. Do wszystkich tych pinów przypiszę po prostu na sztywno wartość low, tutaj ja po prostu. Wpiszę, Ona na starcie chcę, aby żadna z diod się nie świeciła. Mógłbym już teoretycznie przetestować, czy wszystkie diody są prawidłowo podłączone, czy prawidłowe piny tutaj używam, przestawiając po prostu tą wartość na high. Więc zmienię jeszcze ją na chwilę na high. Jeżeli wszystkie diody się tutaj zaświecą, to znaczy, że wszystko mamy zrobione dobrze. Tutaj gdzieś jest błąd, już patrzymy, o co tutaj mu chodzi. A, już widzę, no same literówki się tutaj wkradły podczas mówienia i pisania, bo dość łatwo jest popełnić jakąś literówkę, tutaj oczywiście powinno być to na odwrót, first, dlatego nie mógł znaleźć takiej zmiennej jak first, a tutaj widzę, że pomyliłem się podczas pisania też dy i D, I, G, I, Jeszcze jedno I też tutaj zabrakło. Teraz już powinno być chyba wszystko dobrze. Uruchommy to. Tak jest. Wszystkie 6 diod się zapaliło. To znaczy, że używam prawidłowych pinów i wszystkie one tutaj są zapalane. Ja to standardowo chcę przestawić na sam początek na low, aby one nie były oczywiście zapalane, bo to ma się odbywać jak gdyby w takiej linii. tak? Te diody mają po kolei się zapalać. No tak wygląda ten właśnie Night Rider Effect, że te diody po kolei się zapalają, a później też po kolei gasną. Więc do tego posłuży nam pętla LOW. A właściwie metoda lub, która działa jak pętla, wykonuje się cały czas. I tutaj też stworzymy sobie jedną bardzo tak naprawdę prostą pętlę, która to wszystko zrobi za nas. Utworzę tutaj sobie zmienną int y, i. I przypiszę do niej wartość zmiennej first. Podobnie jak wyżej, ponieważ chcę przejść po wszystkich tych pinach po kolei, to I ma się wykonywać tak długo, dopóki jest mniejsze, bądź ewentualnie równe ostatniemu pinowi, czyli zmiennej last. I wtedy I chcę oczywiście też powiększać, czyli I. Nawiasy okrągłe, teraz nawiasy klamrowe i ciało tej pętli FOR. No i co w, tym ciele, co w tej ciele pętli for? No ono ma nam zapalić każdą diodę po kolei, więc bardzo prosto piszemy po raz kolejny po raz kolejny digital w write, lecz teraz na sztywno nie ustawiamy pinu, tylko oczywiście posługujemy się zmienną i która to przechowuje dany pin, który chcemy zapalić i też nie podajemy na sztywno wartości wysokiej, bo wtedy byśmy zawsze zapalali tą wartość, yy, przepraszam tą diodę, a my chcemy raz zapalać tą diodę, później ją zgasić, tak? Aby ten efekt był widoczny cały czas. Dlatego tutaj też jest stworzona wcześniej ta zmienna value, która będzie przechowywała stan logiczny tego, czy chcemy zapalić tą diodę, czy też nie. No on jej przypisana jest początkowo wartość high, więc ona będą tutaj zapalane. Aby to nie odbyło się natychmiast, aby te wszystkie diody nie zapaliły się jedynie. Jednocześnie naraz używamy oczywiście metody, która pozwala nam opóźniać nasz kod, jak gdyby zapauzować chwilowo, opóźnić i jej jako argument podamy oczywiście naszą zmienną speed, w której to przechowujemy właśnie czas opóźnienia, po jakim czasie te diody mają się zapalać. Czy to już jest wszystko? Czy nasz efekt będzie działał w kółko? Przekonajmy się, uruchommy symulację. I jak tutaj widzimy? No nie, to jeszcze nie jest wszystko, ok, pierwszy etap poszedł dobrze, te diody faktycznie po kolei zostały. zaczynają tutaj być zapalane od lewej strony, lecz później już się palą cały czas. Dlaczego tak się dzieje? No myślę, że bez problemu już widzicie tutaj jaki jest błąd, bo cały czas value ma tą wartość wysoki, tak, cały czas ma tutaj wartość wysoki. I ta pętla, pomimo że się wykonuje drugi raz, to nie zmienia stanu już tych diod, które już się świecą. My za drugim etapem tej pętli FOR, jeżeli to jest je, jak gdyby parzyste wykonanie, tak, drugie, czwarte, szóste i tak dalej, chcielibyśmy, aby value wynosiło stan logiczny przeciwny, czyli low, czyli niski, czyli żeby te diody się gasiły, a nie zapalały. Aby to zrobić, możemy się bardzo prosto posłużyć właśnie nam naszą zmienną value, której to, value, piszę value, przypiszę, Tą samą wartość value. To teraz nie ma żadnego sensu, bo to jest przypisanie tej samej wartości, ale zanegowaną. Teraz już jak najbardziej to ma sens, tak? Operator wykrzyknika, jest to logiczna negacja i teraz ten stan wysoki negujemy na niski i value będzie przechowywało wartość odwróconą, tak? A później jak będzie przechowywała niską, no to odwróci będzie przechowywało wysoką i z każdym obiegiem tej pętli for ta wartość będzie różna, tak? Raz wysoka, raz niska i, na, i tak na zmianę. I zobaczmy, czy teraz nasz efekt najrader, naj Tryder jest już prawidłowy. Tak jest. Jak widzicie, program się uruchomił, symulacja się uruchomiła i nasze diody faktycznie najpierw się zapalają. Kiedy już wszystkie się zapalą, to drugi obiekt pętli powoduje ich gaszenie i tak w kółko. Teraz, jak najbardziej, efekt jest taki, jak chcieliśmy uzyskać. Przyspieszmy troszeczkę jeszcze bardziej ten efekt, bo wtedy wygląda efektywniej. Teraz widzimy, że faktycznie wszystko działa dobrze, kiedy tylko ostatnia się gasi, to zapala się pierwsza i tak dalej. No teraz tylko zmienną speed mogę regulować tą prędkość. Zmniejszmy ją najpierw do 100 milisekund przerwy. To będzie działało trzy razy szybciej, efekt powinien być bardziej efektowny. Zobaczmy. I widzicie, że przyspieszone to wygląda już tutaj znacznie lepiej. Ten efekt jest jeszcze bardziej ciekawy. Zmniejszmy to jeszcze o połowę do 50. Teraz to już naprawdę szybko będzie się zmieniało. No i wygląda to, myślę, dość fajnie. To tak naprawdę wszystko, co chciałem pokazać w tym dzisiejszym odcinku. Takim bardziej praktycznym wykorzystaniem po prostu większej ilości diut, a nie jednej, tak jak do tej pory. Mniej teoretycznym, no bardziej praktycznym. I też tutaj wskazanie na to, jak można fajnie napisać swój program w małej ilości linii, bo jeżeli byśmy nie umieli pętli for, a przypominam, tego nie tłumaczę tutaj tak dokładnie od podstaw, ponieważ kurs języka C, jak i C na moim kanale się już znajduje, jak i wiele innych kursów, dlatego tutaj tych podstaw nie tłumaczę, ale jeżeli tego byśmy nie umieli, no to byśmy tutaj mieli co najmniej 6 liniek pin Mode, później 6 linijek Digital write'a i tutaj tak samo sześć linijek e, z. No tutaj w ogóle byłoby to ciężko zrobić, aby to było wykonywane w pętli, no ale co najmniej 6 linijek dodatkowych, więc łącznie już nam to daje 6, 12, 18 zbędnych linijek. A zobaczcie, wykorzystając sprytne pętle FOR, jak fajnie możemy ten krok skrócić i też jest on dość otwarty na modyfikację. Bo teraz podłączając jeszcze powiedzmy pin 8, 9, 10, wydłużając ten nasz efekt, tak naprawdę muszę zmienić jedną wartość zmiennej last, tam gdzie się kończy ostatni pin, i cały program działa dynamicznie, ponieważ jest uzależniony od tych właśnie wartości, więc też do ta takiego podejścia do kodu chciałbym Was ulczyć, aby on był po prostu łatwy, otwarty na modyfikacje. Gdzie kiedyś w przyszłości stwierdzimy, że coś chcemy zmodyfikować, no to powodzenia w zmienianiu 18 tych jak i modyfikowaniu tego i doszukiwaniu się. U mnie jest to jedna zmienna last, którą wystarczyłoby zmienić. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeżeli tak, to standardowo liczę na oceny, komentarze no i subskrypcję mojego kanału. Dodatkowo wspomnę teraz tutaj, że w Poprzednich lekcjach od pierwszej do trzeciej umieściłem tam również gotowy kod w TinkerCADzie, gdzie możecie do tego projektu sobie go otworzyć, odwołać się, skopiować jak swoją jak gdyby własną kopię i działać na nim, podejrzeć go, jeżeli coś u Was by nie działało. Dodałem to w odcinkach od pierwszego do trzeciego. No i od teraz będę już to do każdego odcinka również tego dodawał. Po prostu ten gotowy projekt jest udostępniany dla Was. Wystarczy go poszukać w opisie jednej z jak w opisie tego filmu. Cześć i do usłyszenia, mam nadzieję, w kolejnych lekcjach kursu Arduino na moim kanale.